Otwieram 26. zwyczajną sesję Rady Gminy Lubień. Witam pana posła Jarosława Szlachetkę. Witam dyrektorów szkół, przedszkoli, ZOS-u, radną powiatową i panią Annę Rapacz. I chcę jeszcze państwu powiedzieć, że jesteśmy posiadaczami 3 radnych powiatowych. Pan Jacek Pasiowiec jest radnym jako trzeci radny powiatowy. Witam dyrektorów GOK-u, biblioteki, sołtysów, mieszkańców wsi. Witam wójta, panią skarbnik i witam panie i panów radnych. Czytam projekt dzisiejszej sesji. A, jest nas 14 radnych. Więc Rada jest godna podejmować sesję. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad, przyjęcie porządku obrad, przyjęcie protokołu ostatniej sesji Rady Gminy odbytej 20 grudnia 2016. Punkt 4. Sprawozdanie wójta z wykonania uchwał Rady realizacji interpelacji działalności międzysesyjnej. 5. Interpelacje i wnioski radnych. 6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy na rok 2017. Punkt 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy na rok 2017. Punkt 8. Podjęcie uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą Prawo Oświatowe. Punkt 9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów i odpowiadającym ich liczbie punktów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Lubień oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów. Punkt 10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów odpowiadających ich liczbie punktów dla drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Lubień oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów. Punkt 11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Lubień. Punkt 12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej gminie Szczucin. Punkt 13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenie dotacji celowej gminie Pcim. Punkt 14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na koszty finansowania dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Myślenicach. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania w roku 2017 środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań bieżących, zakup wyposażenia dla Komendy Powiatowej Policji w Myślenicach. Punkt 16. Podjęcie uchwały w sprawie zgody na zawarcie porozumienia z gminą Pcim w zakresie wspólnej realizacji projektu pod nazwą Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie gminy Lubień i Pcim. Punkt 17. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Punkt 18. Podjęcie uchwał w sprawie wyrażenia zgody na nabycie niezabudowanych działek położonych w obrębie Skomielna Biała. Punkt 19. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie niezabudowanej działki położonej w obrębie Skomielna Biała. Punkt 20. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubień. Punkt 21. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania. Punkt 22. Informacje o pismach, jakie wpłynęły do Rady w okresie między sesjami. Wyjazd do placówek oświatowych miejscowości Lubień i Tęczyn. Ale myślę, że te wolne wnioski by były tu, a wyjazd będzie jako punkt ostatni i zamknięcie sesji. To z pań, czy ktoś ma coś, jeżeli chodzi o program dzisiejszej sesji? No poddaję projekt dzisiejszych obrad pod głosowanie. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem proponowanego porządku obrad? Proszę podniesienie. Jak ktoś się wstrzymał? Kto jest przeciw? Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji Rady Gminy odbytej w dniu 20 grudnia 2016.
Proszę bardzo, panie przewodniczący. Zgłaszam wniosek o nieodczytywanie doglądu osobom zainteresowanym jest u pani Jasi. Kto ma potrzebę, żeby przeczytać, proszę bardzo. Czy są jakieś inne wnioski? Kto z pani panów radnych jest za przyjęciem protokołu z ostatniej sesji bez odczytywania, proszę powiedzieć. Nie? Kto się wstrzyma? Kto jest przeciw? Sprawozdanie wójta z wykonania uchwał Rady, realizacji interpelacji działalności międzysesyjnej. Panie przewodniczący, szanowna Rado, szanowni państwo. W okresie sprawozdawczym to jest od 20 grudnia 2016 roku wydałem 26 zarządzeń. 5 z nich dotyczyło zmian w budżecie gminy oraz planie dochodów i wydatków budżetu na rok 2016 polegające na wprowadzeniu dotacji celowych, przesunięć w rozdziale między paragrafami zgodnie z danymi upoważnieniem przez Wysoką Radę, a także uszczegółowienie podjętej uchwały na ostatniej sesji Rady w zakresie zmian. 4 następne zarządzenia dotyczą zmian w budżecie gminy na rok 2017, których dokonałem przesunięć między rozdziałami w dziale i paragrafami w rozdziale oraz zasady wprowadzone zmiany w zakresie dotacji celowej, także zgodnie z upoważnieniem danymi przez Radę. Kolejnym zarządzeniem ustaliłem minimalne stawki czynszu miesięcznego brutto za 1 metr powierzchni najmu lokali użytkowych oraz minimalnych stawek brutto czynszu za 1 metr kwadratowy dzierżawy gruntu rocznie. Zarządzenie w załączniku do sprawozdania. Następnym zarządzeniem powołałem zespół interdyscyplinarny do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Jest to wymiana składu osobowego zespołu z uwagi na zmianę dzielnicowego i odejścia pracowników na emeryturę. Dwa kolejne zarządzenia dotyczą powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działania na rzecz osób niepełnosprawnych pod nazwą dowóz dzieci niepełnosprawnych z miejsca zamieszkania do ośrodka rehabilitacyjno-edukacyjno-wychowawczego w Myślenicach i z powrotem w okresie od 2 stycznia do 30 czerwca 2017 roku oraz przyznania dotacji na realizację tego zadania. Jednym z zarządzeń ustaliłem wysokość środków finansowych na dodatki motywacyjne dla nauczycieli w 2017 roku. I tak dla nauczycieli danej szkoły i przedszkola w wysokości 3% kwoty planowanej na wynagrodzenie zasadnicze, a dla dyrektorów tych placówek 15% także kwoty planowanej na wynagrodzenia zasadnicze. Jest to wysokość na poziomie roku ubiegłego. Kolejnym zarządzeniem zmieniłem skład osobowy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Zmiana spowodowana została tym, że do składu gminy wszedł również przedstawiciel Rady Gminy. Następnym zarządzeniem ustaliłem wykonanie uchwały budżetowej na 2017 rok i przekazanie podległym jednostkom budżetowym informacji o kwotach dochodów i wydatków tych jednostek na rok 2017. Kolejne dwa zarządzenia dotyczą ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami oraz określenia wysokości dochodów związanych z realizacją tych zadań, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa na rok 2017 i ustalenie planu finansowego dla Urzędu Gminy na rok 2017. W celu określenia i przygotowania przedsięwzięć organizacji międzyrzeczowych obrony cywilnej na okres zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa wprowadziłem do stosowania plan obrony cywilnej gminy Lubień. Kolejnym zarządzeniem zatwierdziłem do wypłaty za 2016 rok kwoty jednorazowego dodatku uzupełniającego dla nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i przedszkolach na terenie gminy. Jest to kwota ogólna w wysokości 59 045 54 groszy. Następne zarządzenie dotyczy kodeksu etyki audytora wewnętrznego, karty audytora wewnętrznego oraz księgi procedur audytora wewnętrznego. Związane jest z tym, że w 2017 budżet gminy przekroczył kwotę 40 milionów złotych i zgodnie z ustawą o finansach publicznych gmina jest zobowiązana do zatrudnienia audytora. Jednym z zarządzeń upoważniłem pracowników referatu świadczeń rodzinnych do prowadzenia postępowania z wydawania decyzji administracyjnych w tym zakresie i dokonałem zmian w regulaminie organizacyjnym Urzędu Gminy. Dwa kolejne zarządzenia dotyczą ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat na doskonalenie zawodowe oraz specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane oraz zatwierdzenie planu dofinansowania tych form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2017. Ostatnim zarządzeniem dokonałem zmian w
podjętym w roku ubiegłym i zarządzeniu w sprawie scentralizowanych zasad rozliczeń podatku VAT w gminie i jej jednostkach budżetowych, polegającym na określeniu zasad ewidencji księgowej rozliczeń, scentralizowanego podatku i zasad księgowania operacji gospodarczych związanych z dokonywaniem sprzedaży oraz zakupu towarów lub usług opodatkowanych podatkiem VAT. Podjęte uchwały na ostatniej sesji Rady Gminy zostały przesłane do Wojewody Małopolskiego, Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie oraz do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego, a także przekazane na stanowisko pracy w Urzędzie Gminy w celu ich realizacji. Interpelacje radnych w miarę możliwości realizowane są na bieżąco. Przygotowałem materiały na dzisiejszą sesję Rady, które będą przedstawione podczas realizacji przyjętego porządku obrad. Dziękuję. Przechodzimy do następnego punktu. Interpelacje i wnioski radnych. Proszę bardzo. Proszę. Panie Wójcie, dotyczy inwestycji proekologicznych w gospodarstwach domowych na terenie gminy Lubień. W związku z przygotowaniem programu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Lubień zwracam się z wnioskiem do pana wójta o przygotowanie ankiety, w której zawarte byłyby pytania do mieszkańców o ich potrzeby w tym zakresie. Ankieta taka winna zawierać podstawowe dane zainteresowanego określonymi instalacjami proekologicznymi. W ankiecie tej powinny znaleźć się pytania na temat instalacji solarnych, fotowoltaicznych, pomp ciepła, wymiany kodów PCO. Wnioskujemy, by taka ankieta rozprowadzona była za pośrednictwem sołtysów w trakcie doręczania przez nich mieszkańcom gminy nakazów płatniczych albo tam tych deklaracji na śmieci. Wypełniona ankieta wróciłaby tą samą do urzędu gminy. Zwracaliby ją mieszkańcy sołtysom w trakcie dokonywania wpłat, na przykład podatków gruntowych czy tam opłat. Dzięki ankiecie komórka odpowiedzialna za ochronę środowiska, taka gminna, otrzymałaby pełniejszy obraz potrzeb mieszkańców oraz ich oczekiwania w tym zakresie. Za pośrednictwem ankiety istnieje możliwość dotarcia do szerokiej rzeszy mieszkańców gminy, nawet takich, do których z różnych przyczyn nie docierają przekaz, na przykład za pomocą mediów elektronicznych. Panie wójcie, ja mam taką prośbę do pana. Mieszkańcy zwrócili się do mnie w sprawie wybuchów, detonacji. Zauważyli pęknięcia ścian, jak i murów. I oni stosowali pisma do instytucji z prośbą o przestrzeganie rygorystycznych norm. Zwracają się z wielką prośbą do wójta, jak i do Urzędu Gminy o pomoc i wsparcie właśnie w tej kwestii. Obecnie detonacje są wstrzymane. Ci mieszkańcy dowodami przekazali informację, że oni uważają, że ta skala tych detonacji była wielokrotna tam do norm. Dali to nagrania i odczytniki takich, no tam gdzie była skala podana jako zdjęcie. I mieliśmy również spotkanie w tej kwestii z panem sołtysem u inżyniera rezydenta. Poprosiliśmy tam również o podanie norm i też rygorystyczne przestrzeganie, bo obecnie na tej etapie budowy zakopianki te wybuchy, które są bardzo blisko, w sumie no nie blisko, bo 300 metrów od tej zakopianki, powodują tak bardzo duże zniszczenia. Więc mieszkańcy bardzo proszą o wystosowanie takiego pisma do firmy, która te wybuchy akurat robi. Dziękuję bardzo. Proszę pan Jasiek. Panie wójcie, chciałem się zwrócić z prośbą odnośnie tej drogi, która jest przy inwestycji przy budowie zakopianki. Jest tam problem z tymi betonami, które zostaje krzywo położone i nie zostaje położone wszędzie. Zgłaszają mieszkańcy problem raz, że z przejściem tamtędy, ponieważ jest błota jest tam masa i urywają na przykład zderzaki też na tych betonach, żeby się zgłosić do inwestora z prośbą właśnie o wyrównanie czy jakoś sensowne ułożenie tych betonów. Kolejna sprawa, zostały usunięte lampy stamtąd, a jest to dość niebezpieczne, jeżeli właśnie się chodzi po tamtym gruncie, że tak powiem, krzywo położonym. Kolejna sprawa jest taka, czy nie można było wykonać alternatywnego jakiegoś chodnika, mam na myśli na przykład kładki przez rzekę i chodnika wzdłuż zakopianki, żeby dzieci czy mieszkańcy nie musieli przechodzić przez właśnie teren budowy, bo jest to dosyć niebezpieczne. Między innymi dlatego, że muszą lawirować pomiędzy pojazdami budowy, pod dźwigi. Także
myślę, że raczej nie jest to zgodne z przepisami BHP. Kolejna sprawa. Chciałbym też prosić, żeby mieszkańcy, którzy mają jakieś problemy odnośnie właśnie inwestycji w Zakopianki, mieli dostęp do programowej pomocy prawnej tutaj u naszego radcy prawnego w gminie. Co jeszcze? Chciałbym zapytać się też, kiedy będzie uruchomiony tutaj ruch przez Lubina, a Zakopianka będzie zamknięta. I odnośnie tego chciałbym też, żeby zastanowić się na czas właśnie, gdy będzie ten ruch złożony przez Lubień, zmiany organizacji ruchu tutaj na rynku. Chodzi o utworzenie drogi jednokierunkowej przez rynek. Tutaj jeszcze chciałbym się zwrócić do pani Ani Rafacz odnośnie Tęczyna. Tam jest problem z drogą od odcinka Wojska do remizy. Jest strasznie dziurawa droga. Jeżeli dałoby się coś z tym zrobić, to bym był wdzięczny. Dziękuję. Proszę bardzo. Ja też mam wniosek dotyczący drogi S7. Chodzi nam o pilną interwencję wykonawcy robót, o zachowanie należytej kultury technicznej na wykorzystywanych drogach będących w zarządzie gminy, które są wykorzystywane przez firmy wykonawcze i podwykonawcze, to znaczy no, sprzątanie właśnie tych dróg, usuwanie błota, czyli podobny temat, o którym mówił Wiesław, oraz określenie zasad korzystania przez mieszkańców poszczególnych z dróg prowadzących przez teren budowy, tak żeby mogli dojechać do swoich pól i lasów. Proszę bardzo. Jedna sprawa to może niezbyt ważna, ale dla mieszkańców Oliwicowej Skomielnej bardzo ważna. Panie wójcie, bardzo mieszkańcy proszą o doprowadzenie do usunięcia wycieku wody spod asfaltu na drodze dojazdowej do jego siedla. Sugerują, że to jest awaria kanalizacji sanitarnej. Jednak jakieś tam monity w spółce górnolabanie nie pomogły, także tutaj bardzo proszę o jakąś interwencję. Nigusowa. No jedna z najbardziej chyba stromych dróg, no w tym okresie takim zimowym czy wiosennym do stopy, no bardzo ślisko jest. I słuchając tutaj wszystkich wypowiedzi, nie wiem, ja składam taki wniosek o powołanie jakiegoś takiego zespołu, komisji ze strony gminy, żeby pomagała mieszkańcom, którzy mają naprawdę chyba duże problemy we wszystkich miejscowościach, bo Skomielna to znam dokładnie, ale tu widzę, że Krzeczów, że Lubień to samo. No musimy w jakiś sposób porozumieć się z wykonawcą i tutaj my rozumiemy i mieszkańcy też rozumieją, że to jest bardzo ważna inwestycja i inwestycja, która pomoże nam też, bo ten ruch będzie odciążony Starą Zakopianką, będziemy mieć święty spokój, że tak powiem. No ale wykonawca też musi zrozumieć, że tam ludzie mieszkają, że ci chodzą do szkoły, że muszą być jakieś tam warunki BHP zachowane, że niektórzy wykonują prace leśne, że dojeżdżają jeszcze do pól rolnych. No jest to, jakoś trzeba te dwie sprawy pogodzić i tu no jedynie chyba my jako gmina możemy być takim trochę mediatorem w tym całym procesie, no bo nie chciałbym, a takie są już tutaj sugestie mieszkańców Skomielnej przynajmniej, no że jakieś blokady druga albo coś, no bo to chyba nie będzie służyło nikomu, ani no tutaj pani Danta też mówi, że w Krzeszowie podobnie, ani inwestorowi, ani gminie, ani nam jako radnym, że raczej byśmy to próbowali chyba załagodzić niż jakieś eskalacje konfliktów. Dziękuję bardzo. Proszę pan generalnej dyrekcji jeszcze raz, kolejny raz pewnie już o budowę chodnika w rejonie roli Aleksandrowej i Micikowej, to jest kilometr 718. I dlaczego o tym mówię? Bo niespełna miesiąc temu był tam wypadek śmiertelny i to już jest kolejny, któryś z kolei wypadek. Także myślę, że nie ma na co czekać, żeby znowu następną wiarę były. No, to jest jedyne przejście jest właśnie Zakopiany. Dziękuję. Pan prosił. Ja z prośbą do pana wójta o dotarcie do wykonawców tej drogi, którą budują Zakopiankę, bo przejeżdżają przez naszą Sungawę. Jeszcze chcą przejeżdżać naszą prywatną drogą na roli Burtanowej, co już wspominałem na komisjach, żeby dotrzeć do nich, upisać jakieś pismo, żebyśmy mieli podkładkę, że zniszczą, zostawią nam zniszczone, później nie będzie miał to naprawić. A o ile nie będzie na piśmie tego, więc wszyscy robimy szlaban i nie puszczamy dojazdów. Więc nie dojadą, bo stronę Krzeczowa tą drogą chyba chcą dojeżdżać i stronę Lubna, bo innej drogi nie ma. A już tydzień czasu z nimi rozmawiałem. Po prostu uważam tak, że chyba się dźwigają ze mnie. Może nie wiem, czy jeszcze z kogoś, bo jak się z człowiekiem rozmawia, daje się mu telefon, to powinni rozważyć
sprawę w ciągu 2-3 dni, porozumieć się ze mną, z panem wójtem, takie coś napisać, żebyśmy mieli podstawę kiedyś do czegoś. Dziękuję. Nie? Proszę. Kwestii właśnie nie poruszyłem odnośnie hałasu. Chodzi o to, że właśnie na placu budowy Zakopianki przez dzień samochody jeżdżą spokojnie i nie ma problemu z hałasem, a przez noc, że tak powiem, jest tam plan szybkich i wściekłych. Także jeżeli by dało się zrobić też, zainteresować tej kwestii, żeby po prostu ciszej czy wolniej jeździć tam po tym placu budowy, żeby nie przeszkadzać mieszkańcom też w nocy. Dziękuję. To chyba wszystkie. Przejdziemy do następnych. Myślę, że najgorzej ten odcinek drogi powiatowej wygląda tam, gdzie budował nasz radny powiatowy, czyli pan Dziadkowiec. Tak to się ma. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Lubienia rok 2017. Panie i panowie, jeśli mieli na komisjach ten plan przedstawiany. Tu jeżeli chodzi o... Są te punkty stałe odnośnie uchwalania budżetu, sprawozdań wójta, organizacji edukacji, informacji o działalności Komisji Antyalkoholowej, Przeciwdziałania Narkomanii. I oprócz tego tuśmy jeszcze wstawili taką rzecz, jak wpływ budowy drogi ekspresowej na drogi, na infrastrukturę gminną. No to myślę, że to będzie praktycznie będzie w każdej sesji punktem stałym już, także prosiłbym teraz o wypowiedź dzisiaj komisji odnośnie planu pracy. Do projektu planu pracy Rady Gminy na 2017 rok Komisja Rozwoju Gospodarczego i Finansów oraz Komisja Rolnictwa i Leśnictwa nie wniosły uwag, czyli pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały. Jak Państwo wiecie, w grudniu zeszłego roku Sejm Rzeczypospolitej Polskiej przyjął ustawę w sprawie oświaty, w której jest założona reforma, która wejdzie w życie od początku roku 2017, szkolnego 2017-2018. Będą stopniowo likwidowane gimnazja. W miejsce ich powstaną szkoły podstawowe, ośmioklasowe. W następnej fazie to są licea ogólnokształcące, czteroletnie szkoły branżowe i wyższe studia. Również gmina Lubin jest zobowiązana do podjęcia stosownych uchwał. Pierwszej uchwały intencyjnej dotyczącej dostosowania szkół. I drugiej uchwały jako ostatecznie po pozytywnym zaopiniowaniu przez kuratorium oświaty w Krakowie. Myśmy tutaj prowadzili rozmowy z dyrekcjami, jak ze środowiskiem szkolnym. Również były prowadzone rozmowy z kuratorium oświaty dotyczące u nas sieci szkół. Również była wizytacja w naszej gminie pani kurator, pana wizytatora, gdzie ustalono ostatecznie sieć szkół, która będzie obowiązywała od roku szkolnego 2017-2018. Większych problemów nie było, jeśli chodzi o szkoły w Tęczynie, szkoły w Krzeciowie, szkoły w Stomiennej Białej, Wysztane i zarówno szkoła podstawowa do tej pory, jak również gimnazjum działa w jednym budynku. Problem był z miejscowością Lubień, gdyż szkoła podstawowa jest jeden budynek, gimnazjum drugi budynek, ale tutaj udało się dojść do jakiegoś rozwiązania, jedynego rozwiązania, że w tym roku szkolnym 2017-2018 szkoła podstawowa w Lubień będzie działała w dwóch budynkach. W budynku obecnej szkoły podstawowej będą się mieściły klasy od 1 do 3 zgodnie z programem nauczania i klasy przedszkolne sześciolatków, czy no sześciolatków,
a w budynku obecnego gimnazjum będą klasy od 5 do 4, przepraszam, do 8, jak również jeszcze do klasy druga i trzecia gimnazjum do momentu zakończenia działalności oddziałów gimnazjum. Te sprawy zostały uzgodnione, te sprawy zostały omówione, te sprawy również zostały wstępnie zaopiniowane pozytywnie przez kuratorium oświaty w Krakowie. Nazwy szkół, bo ja to wyprzedzając wyprzedzenia, pozostałe nazwy szkół nazwani czy patronowie obecnych szkół podstawowych są na razie patronami, co nie znaczy, że na wniosek Rady Szkoły nie będzie można w przyszłości zmienić po prostu tych patronów. Ale na dzień dzisiejszy w zapisie tutaj są patronami szkół tych od 2017-2018 podstawowych są patronowie obecnych szkół podstawowych. Proces zmiany to jest ten proces, tam cały ten proces przebiega, tam są pewne zasady. Na ten temat rozmawialiśmy na posiedzeniach komisji, wszystkie sprawy zostały omówione. Ja mam tyle, wnoszę o przyjęcie tych szkół, to znaczy będą, proszę Państwa, takie szkoły, że w czasie gimnazjum im. Jana Pawła II w Lubniu do 8-letniej szkoły podstawowej nr 1 im. Króla Kazimierza Wielkiego w Lubniu. Szkoła podstawowa nr 1 im. Króla Kazimierza Wielkiego w Lubniu z klasami gimnazjum rozpocznie działalność w dniu 1 stycznia 2017 roku. Kształcenie pierwszej klasy szkoły podstawowej nr 1 im. Króla Kazimierza Wielkiego w Lubniu rozpocznie w roku szkolnym 2017-2018. Gimnazjum im. Jana Pawła II w Lubniu zakończy działalność z dniem 31 sierpnia 2017 roku. To samo dotyczy Tęczyna wspomnianej Białej. Zespół szkół w Krzeczowie, którym też się mieściło gimnazjum i szkoła podstawowa, również wykształci się w szkole podstawową, którą wcześniej było w imieniu tym samym. To ja tyle. Myślę, że tutaj jeszcze ktoś by chciał zapytać. Otwieram dyskusję, proszę bardzo. Mam pytanie takie od rodziców, które nie chodzi o zerówkę w podstawówce. Pytanie rodzice, czy będzie zerówka funkcjonować tak jak w przedszkolu od 7 do 17, czy jakie będą godziny funkcjonowania tej właśnie zerówki? I tak chciałem jeszcze, korzystając z obecności pana posła, zapytać się o ewentualne środki, czy będą jakieś uwzględnione na modernizację i przystosowanie budynków do tej nowej ustawy. No, tam gościem już jest sens. Panie burmistrzu, panie radny, tak odpowiadając na pana zapytanie, oczywiście te środki na przystosowanie i sal edukacyjnych w ramach nowej sieci szkół i czy przystosowania właśnie dla tych dzieci przedszkolnych czy tych zerówkowych w budżecie państwa na ten rok 2017 są. Ogólnie na samą reformę edukacji, na tą nową sieć szkół jest prawie 400 milionów złotych. Oprócz tego oczywiście Ministerstwo Edukacji, pani minister Zalewska dysponuje swoją taką częścią rezerwy, tak zwanej 04, na też różne modernizacje bazy przyszkolnej, edukacyjnej, między innymi dla takich dzieci. Także tutaj myślę, że jeżeli będzie wniosek od pana wójta z gminy Lubień, to będziemy to wspierać dalej i pochał pani minister Zalewskiej. Teraz ja odpowiadam, oczywiście to będą oddziały przedszkolne działające przy szkole, ale będę zarządzał, będzie przedszkole, czyli pani dyrektor przedszkola, i myślę, że się nie zmienią godziny. Zgodnie z wnioskiem rodziców, tak będą wnioski. Na zasadach organizacyjnych przedszkola, czyli placówka nieferyjna, bo szkoła jest placówką feryjną, natomiast przedszkole jest placówką nieferyjną, więc czynne. Zgodnie z wnioskami rodziców i ustalonym przez rodziców organizacją przedszkola. Czy jeszcze odnośnie tej uchwały ktoś chciał zabrać głos? To proszę o opinię komisji. Komisja Rozwoju Gospodarczego i Finansów oraz Komisja Rolnictwa i Leśnictwa pozytywnie zaopiniowały projekt w tej sprawie. Opinia
opinię Komisji Oświaty dotyczącą tego projektu uchwały jest również pozytywna. Podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów odpowiadającym liczbie punktów branych pod uwagę w postępowaniu w rekrutacjach do klas pierwszych szkół podstawowych. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, ja chciałem tutaj omówić projekty dwóch uchwał. Uchwał, które, jeżeli chodzi o kryteria i przyjęcie do uczniów do postępowania rekrutacyjnego do klas pierwszych szkół podstawowych, było to uchwałą nr 14/97 z 2016 roku, z 27 stycznia 2016 roku przyjęte. Tutaj te kryteria się nie zmieniły. Musi nastąpić jakby zmiana uchwały ze względu na, że zmieniło się prawo oświatowe i po prostu, żeby dostosować do obecnie obowiązujących przepisów. My nie mamy nigdy problemu z przyjęciem, ale takie kryteria winny być. Nigdy nie było problemu z przyjęciem do klas pierwszych szkół podstawowych i myślę, że nie będzie. Każde dziecko, które chce, zostaje przyjęte. Również były przyjęte kryteria co do wtórnego przyjęcia do przedszkoli. Również tutaj w związku z tym, ze zmianą prawa oświatowe, również należy przyjąć jakby nowe kryteria. U nas większych problemów również nie bywało z przyjęciem do przedszkoli. Jestem przekonany, a nawet pewny, że również, że nie będzie większych przyjęć również do przedszkoli w roku następnym. Dlaczego tak mówię? Dlatego mówię, że jeżeli chodzi o Lubień, problem rozwiązaliśmy jakby, gdyż sześciolatkowie pójdą do szkoły podstawowej, mówiąc tak w cudzysłowie pójdą, bo tam będą pomieszczenia. Jeżeli chodzi o Tęczyn, jesteśmy w trakcie już wniosku o pozwolenie na budowę, na rozbudowę tego przedszkola, czyli zniknie jakby problem dzieci. Jeśli chodzi o Krzeczów, mamy przedszkole u sióstr i oddział przedszkolny w szkole, na której może przyjąć każdą ilość siostry, mają 25 dzieciaków, ale szkoła może przyjąć każde, ile tam może. Jeśli chodzi o Skomielną Białą, na dzień dzisiejszy wszystkie dzieci są przyjęte, ale w przyszłości również myślimy o tym, żeby rozbudować to przedszkole, może w roku następnym, jak się uda. Więc mam nadzieję, że te kryteria nie musiały być wykorzystane. Jeżeli będą, to są to kryteria, które są uzgodnione z rodzicami, z dyrekcjami i tak dalej. Także wnoszę o przyjęcie tych dwóch uchwał kryteriów. Dziękuję. Otwieram dyskusję. Na to proszę o opinię komisji. Projekty uchwał w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych oraz drugi projekt uchwał w sprawie określenia kryteriów postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych zostały pozytywnie zaopiniowane przez Komisję Rozwoju Gospodarczego, Finansów i Spraw Obywatelskich oraz Komisję Rolnictwa i Leśnictwa. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Lubin. To referuje? Jest komisja, tak. Szanowni Państwo, program był szeroko omawiany na posiedzeniach komisji. Po co jest ten program niskiej emisji? Po pierwsze, tutaj jest przedstawione w tym programie, jakie są źródła niskiej emisji, bo obecnie Państwo wszyscy słyszymy w radiu, w telewizji o niskiej emisji. Co to jest ta niska emisja? Myślę, że każdy z nas wie, że to chodzi o różnego rodzaju pyły zawieszone, powstające z palenia naszych kominach, powstające z drogi, powstające z między innymi również od sąsiadów różnego rodzaju. To jest PM2,5, PM10, benzopiren. To są to bardzo groźne pyły, które wpływają na nasze zdrowie. Państwo wiecie, że z tego tytułu w Polsce umiera około 44 tysiące ludzi rocznie. Jest to problem, na którym w tej chwili wszyscy już pracujemy, żeby tą emisję jak zmniejszyć.
I wprowadzenie tego programu poprzez wymianę kotłów, które tam mamy przyjęte, na węglowe piątej generacji, na gazowe, na biomasę, jak również solarów, spowoduje, że zmniejszenie tej niskiej emisji powinno przynajmniej na terenie naszej gminy być o około, szczególnie tego najgroźniejszego benzopirenu, około 23%. Jest to bardzo dużo. Myślę, że będzie też również tutaj działanie naszych sąsiadów wszystkich, żeby rzeczywiście tych pyłów było coraz mniej. Program również jest niezbędny po to, abyśmy się mogli jako gmina starać o środki na dotacje do właśnie wymiany pieców, do instalacji paneli solarnych, paneli fotowoltaicznych i tak dalej. To są główne cele: o wskazanie przyczyn, o możliwości zredukowania tego zanieczyszczenia, jak również o przekazania innym tego, że niska emisja to zagrożenie zdrowia i życia. Dlatego też zostaną zastosowane, myślę, że w przyszłym tygodniu zainstalowane sensory, o tym jeszcze dyrekcje szkół nie wiedzą, które będą pokazywały, jaki mamy poziom zanieczyszczeń w naszej gminie. Przy każdej szkole będzie taki sensor zainstalowany, jak również tutaj będzie zainstalowany przy urzędzie gminy. Będzie można również sobie to poprzez internet sprawdzić, w każdej chwili wejść, będą odpowiednie aplikacje, żeby stwierdzić, jaki jest poziom zanieczyszczenia na terenie naszej gminy. To nie chodzi o to, że to pomoże, bo to nie pomoże. Samo zainstalowanie, wskazanie nie pomoże. Pomoże, mam nadzieję, pomoże w uświadamianiu, że niejednokrotnie palimy byle czym, bo to widać i czuć. Pomoże w tym, żeby jeden drugiemu zwracał uwagę, żeby być może, jak jest przekroczenie, żeby dzieci nie wypuszczać na pole, żeby starsi nie chodzili, bo to jest bardziej szkodliwe niż przebywanie w domu. To ja tyle w takim skrócie, 5 minut miałem mówić więcej. Reszta była omówiona, jest przedstawiona w tym samym programie, który liczy 107 spraw. Otwieram na piśmie. Na pewno problem jest potężny i sądzę, że wszyscy mieszkańcy w jakiś sposób rozumieją. Plan też jest zrobiony bardzo obszerny, tylko nie ma jakby sposobu finansowania do końca podanych. I tutaj rozmawiając z ludźmi, ja sądzę, że wiele osób jest nastawionych proekologicznie, tylko po prostu na ekologię ich nie stać. Także dlatego podczas tych burzliwych dyskusji, podczas komisji, myśmy tu apelowali o zwiększenie środków czy ze strony gminnej. Tutaj apeluję też i do pana posła, i do pani radnej powiatowej, żeby tutaj zadbano też i w Warszawie, w Myślenicach o nas, żeby jednak pomóc tym mieszkańcom, bo tu chyba względy finansowe uniemożliwiają jakby rozbudowę tej lepszej infrastruktury, budowę nowych kolektorów słonecznych czy fotowoltaicznych. I tak samo jest chyba problem taki, że w naszych magazynach opałowych jest węgiel marnej jakości. To też jest chyba apel do pana posła, żeby ten węgiel był dobrej jakości, żeby przedsiębiorcy nie mieli możliwości utylizacji odpadów niektórych, szczególnie jakieś tam odpady meblowe czy coś, czy odpady z produkcji, może to nie akurat naszej gminy, ale ościennych, co też skutkuje właśnie spalania skór, jakichś odpadów od produkcji pantofli i innych rzeczy. I dlatego w mojej ocenie, tutaj zresztą chyba większość z nas by się zgadzało, że w tym planie, który przygotowała firma zewnętrzna, nie ma jakby sposobu, skąd można pozyskać środki. No, o problemie chyba wszyscy wiedzą. Nagminnie media tutaj nas męczą, że takie mamy mocne zanieczyszczenie, wszędzie rekordy, Rabka, Sucha i inne tematy. Tylko żeby to rozwiązać, potrzebne są jeszcze pieniądze i jeszcze raz pieniądze. Dlatego tu proponuję ankietę, żeby przeprowadzić, bo no, w naszej ocenie jest chyba większe zapotrzebowanie, niż to powiedział pan wójt podczas prac komisji, że tylko 370 domów jest zainteresowanych na montaży ogniw fotowoltaicznych, solarnych. Bo jak rozmawiamy z mieszkańcami, to nie wiem, no praktycznie 90% ludzi jest chętnych z tym, że no to dofinansowanie 40% z tych programów takich ogólnodostępnych wychodzi na to, że po zapłaceniu podatku dochodowego
dofinansowanie jest 10% i plus jeszcze koszty obsługi kredytów i cała papierologia, to nikt za bardzo w ten temat nie chce wchodzić, ludzie wolą to jakby własnym sumptem i za własne pieniądze, za gotówkę takie instalacje zrobić. Gdyby był taki szeroki program, czy to gminny, czy powiatowy, czy jeszcze szerszy, ja sądzę, że no kilkadziesiąt procent tych instalacji się by pojawiło, bo ludzie bardzo chętnie do tego przystąpią. Także no, plan jest piękny, tylko nie ma jakby sposobu, potrzebne są pieniądze. Ja tutaj wiem, że nasza gmina nie ma środków i musielibyśmy kosztem, nie wiem, inwestycji innych to żeby to sami pociągnąć. No ale jeżeli nas tutaj i Bruksela, i Warszawa naciska, no to może nam też i Bruksela, i Warszawa pomoże, żeby ten problem rozwiązać. Także dziękuję bardzo. Tutaj wpraszamy przez Radę Gośmiałka. Problem, no bo zdaje się rozszerzyć, że taki centralny, to też zależy cena gazu na przykład na cenę grzewczą. My, nasza gmina jest 100% zgazyfikowana, a korzysta 10%. Tutaj to co pokazał ten między innymi raport. Jeżeli gaz byłby tańszy, na pewno więcej mieszkańców zdecydowałby się na ogrzewanie gazowe, a gaz jest stosunkowo drogi w porównaniu z drewnem, w porównaniu z marnym węglem, w porównaniu z innymi tymi sprawami. Również no to jest takie do zastanowienia, to są centralne decyzje, to są centralne rzeczy, które no my jesteśmy, mówiąc kolokwialnie, za mali, żeby tutaj ruszyć. Nie stać nas również na to, żeby dofinansowanie przeznaczyć nasze milion czy dwa miliony na kolektory słoneczne, no bo to spowoduje, że tak jak również tu powiedział pan Śmiałek, spowoduje, że no nie przeznaczymy na drogi, czy nie przeznaczymy na inne sprawy, no bo po prostu nas nie stać. Jest to taki jeden problem. No tutaj z tą ja wrócę już od razu, no tą ankietą, co tutaj pan Masłowski, może od razu przejdę, można jeszcze przy okazji roznoszenia każdego zapytać, ale od 6 lipca 2016 wisi to na stronie, dwa razy było przez księży proboszczy ogłaszane, więc każdy, kto był zainteresowany, miał możliwość się dowiedzieć o tym, ale nie wykluczam, że teraz jeszcze będą chodzić z nakazami, każdy dostanie takie ankiety, czyli ktoś tam jeszcze nie złożył, żeby dołożył do tego jak najbardziej. Panie wójcie, każdy ma założoną kartę na śmieci. Tak? Ja mam tam też swój numer, więc jeżeli by było do takiej karty, każdy by został, dopięta byłaby ankieta, to byłoby wiadomo, ilu ludzi naprawdę jest zainteresowanych, bo mówienie, że bardzo małe jest zainteresowanie, tak tu jest w tym projekcie napisane, że małe zainteresowanie jest, bo takie padło tu sformułowanie, że małe zainteresowanie mieszkańców jest inwestycjami proekologicznymi, to jest nieprawda, bo ludzie są zainteresowani, tylko tak jak Jarek tutaj powiedział, ich nie stać. Jeżeli ktoś ma dochody rzędu 1000 zł miesięczne, to nie jest w stanie proekologicznie żyć, bo go na węgiel po prostu zwykły nie stać. A jeżeli mieszkają, są osoby stare, tutaj pisał pan w tym projekcie, że gmina Lubień ma duże walory, nazwijmy to budownictwo historyczne, tam nie wiem, dworskie, ale pierdoły. No oczywiście, pierdoły, ale jeżeli ktoś mówi, że mamy na przykład dom, ktoś ma dom wybudowany w początku minionego wieku albo jeszcze w XIX, to jak on ma ten dom docieplić? To trzeba takiemu człowiekowi pomóc, stworzyć mu warunki. Ja tam spotykałem się z takimi sytuacjami, będąc kiedyś tam w podróży zagranicznej czy turystycznie, że były kredyty 2% na docieplenie budynków powyżej 100 lat. 2%. Więc taki budynek można nie budować. No wyobraźmy sobie takich chochołów. No jak go chochołów docieplić, żeby nie stracił walorów estetycznych? To tam no, mieszka w tej starej kałupach. No nieważne kto mieszka, ważne, że są tacy ludzie, którzy mieszkają i trzeba to też na to patrzeć. U nas jest grób budownictwa, przełom dekada Gierka, lata 70., 80. i takie starsze. To są czasami domy wielorodzinne, gdzie mieszka na jednym poziomie babcia, na drugim jedna rodzina, na drugim druga rodzina. Jak te rodziny się mają ubiegać o dotacje? Całościowo? Pojedynczo? Czy jedzie komisja z powiatu, czy przepraszam, od marszałka? Komu będą robić audyt? Babci?
wnuczkowi czy synowi? Właśnie robi posesję. No to właśnie, ale jak oni są trzy rodziny? Słuchajcie, ale są ludzie, żyją trzy rodziny, każda jest. Także nie przeforsujemy tego tutaj, tylko że mówimy, czy są problemy. Tego nie było, tego nie ma ujętego w tym projekcie. Zainteresowanie ekologią jest, bo powiem dlaczego. W tej chwili jest około 1 500 000 na dofinansowanie do piecu. Jest, te pieniądze czekają i na te 1 500 000 chętni są do wzięcia ich. Więc jest ileś tam około 200 pieców, czy tak zostanie wymienione. To już jest efekt ekologiczny, który przyniesie efekty. Każdy nowy dom w zasadzie jest termomodernizacja od początku. Zbudowany, również nie instalują tam jakiegoś kopciucha czy coś w tym rodzaju, tylko raczej instalują dobre piece. Więc to jest kolejna ekologia. Jest zainteresowany rzeczywiście na fotowoltaikę i fotokolektory. Ja mówię, na same solary jest na 372 gospodarstwa, na fotowoltaikę na 168, więc w sumie to jest 500. Więc jedni chcą fotowoltaikę, inni chcą solary, więc to zainteresowanie rzeczywiście jest. Problem jest tych pieniędzy. Pieniędzy teraz poddziałania 4.1.1, również jakieś gmina dostanie, więc myślę, że na odnowę tych źródeł ciepła w ciągu najbliższych 2 lat na terenie gminy Lubień no, z zewnętrznych środków będzie ponad 2 miliony złotych. Jeżeli można jeszcze, korzystając też właśnie, że mamy gości takich, jest taki apel chyba od części mieszkańców, którzy posiadają znaczne obszary leśne, tutaj przewodniczący też chyba mnie poprze. Wiele krajów, Austria, Włochy, Szwajcaria, Szwecja, ogrzewa domy drewnem opałowym w kotłach wysokiej klasy, tak zwane zgazowujące drewno, które są ekologiczne i w których nie można spalać śmieci, nie można spalać właśnie butelek typu PET czy coś. W Polsce jakoś zapomniano o tym. Chcemy iść tylko i wyłącznie w węgiel i w pelet, a można też, no nie wiem, ale pewnie część z nas też ogrzewa własne domy drewnem. I nie może z tych programów skorzystać, ponieważ nie spełnia tej piąta generacja, klasa emisji. Gdyby też się udało to przeforsować, nie wiem, na poziomie Urzędu Marszałkowskiego, czy jeszcze może w Ministerstwie Ochrony Środowiska, żeby ten sposób dofinansowania był. Ja sądzę, że też znaczna część kotłów jeszcze w naszej gminie, która jest zalesiona, mamy bardzo duże obszary leśne, szczerze powiedziawszy, co ci rolnicy czy właściciele lasów mają robić z drewnem odpadowym, jeżeli nie spalić w piecu, czy nie wykorzystać do podgrzania wody? No nie wiem, będzie zalegało gdzieś na startach, będą znowu kolejne problemy, bo będzie jakiś wysyp kornika czy inne rzeczy. Także tu też no, bardzo bym prosił tutaj o jakąś interwencję, żeby w tym kierunku próbować rozwinąć też dofinansowanie, bo dlatego są, panie wójcie, takie bardzo, tyle osób jest chętnych na piece, bo dofinansowanie jest potężne, że ludzie chcą. No, gdyby było dofinansowanie, to w każdej materii będą chcieć. Także no, tutaj jakby nie jest opór społeczny, tylko troszkę no, bieda nas zmusza, że czasami palimy gorszym jakości węglem, czasami palimy śmieciami czy coś. No, takie też są historie po prostu, nie? Bo znam takiego człowieka w Rabce, który zbiera, ma udowodnione, że tam 38 butelek tych większych wystarcza mu na ogrzanie 2 pokoi. Bo go nie stać po prostu. No ma to policzone, że tyle musi wyzbierać takich butelek i to czasami też tak jest. No może u nas nie ma takiej patologii, ale to też jest problem. Dziękuję bardzo. No, ode mnie biorą na przykład z lasku, tak czek informatyków mają domki jednorodzinne, biorą auto papierówki bukowej też gdzieś te 24 metry. Mówią, że tak na średnią zimę to im 7 metrów przestrzennych buka wystarczy, tylko musi być 2 lata sezonowany. Tylko wie pan, że ten buk, zgodnie z tym opracowaniem i wypowiedzią pana Piotra Stańczuka, który był autorem, buk jest nieekologiczny według Brukseli, a jest to, co się potnie z tego buka, czyli te drociny, które sprasolowane są brykiem, są ekologiczne. O czym my, kurczę, rozmawiamy? To jest totalna ściema i działanie po prostu jakiegoś lobby gdzieś tam, które wymusza na tutaj określone działania na niższy poziom. Pan Roberta. Jeśli można jedno zdanie. Ja uważam, że najszybszym sposobem na poprawę jakości powietrza i u nas, i gdziekolwiek w całej Polsce jest odpowiednia jakość węgla. I ja tu apeluję, korzystając z okazji, że jest pan poseł. Panie pośle, trzeba by było się zająć, żeby na składach budowlanych był węgiel dobrej jakości. Bo w tej chwili ludzie kupują muły, miały, to myślę, że to jest najgorsza rzecz jaka jest. Jakby był dobry, w miarę dobrej jakości węgiel, kaloryczność odpowiedniego, to mielibyśmy dużo lepsze powietrze. Dziękuję.
Proszę bardzo. Jeszcze też problemem, jeżeli chodzi o, używanie gazu, jest problem nawet nie tyle ceny gazu, co cena przesyłu gazu, gdzie, niejednokrotnie przesył gazu jest dwa razy droższy niż, niż sam gaz. Także to musimy też temat to tak poruszyć. Jeśli nie ma już, proszę o to. Ale cieszę się. Była bardzo ożywiona dyskusja. Komisja Rozwoju Gospodarczego, Finansów i Spraw Obywatelskich oraz Komisja Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska przy dwóch głosach wstrzymujących pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przyjęcia planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Rudnik. Podjęcie uchwały w sprawie zgody na zawarcie porozumienia z gminą. Dobrze. W zakresie wspólnej realizacji pod nazwą uporządkowania gospodarki ściekowej na terenie gminy Pcim i Lubin i Pcim. Proszę Państwa, na ostatniej sesji Rada Gminy Pcim podjęły uchwałę w sprawie utworzenia aglomeracji. Aglomeracji Lubin-Pcim, aglomeracji, która liczy około 15 tysięcy mieszkańców, czyli tak zwanych RLM-ów, bo to nie tylko mieszkańców, bo to jest przeliczników. Był to jednym z warunków, żeby taka aglomeracja powstała, żeby się mogła starać o środki finansowe, które z programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, gdyż to są jedyne środki na dzień dzisiejszy, aby można było wykonać kanalizację na terenie naszych gmin, gminy Lubień, gminy Wci, jak również częściowo gminy Pokarnia. Następnym etapem jest przygotowywanie takiego wniosku do ministerstwa, w zasadzie do Ministerstwa Ochrony Środowiska. I taki wniosek jest przygotowywany. Ten wniosek wymaga wielu, wielu działań, które są w tej chwili robione. Studium wykonalności różnego rodzaju uzgodnień, przekazywania są również dane ostatnie, które wiążą się właśnie z mocami oczyszczalni, z długościami i tak dalej. To są dane techniczne z zapotrzebowaniem na sprzęt, który będzie potrzebny później w realizacji już tego przedsięwzięcia. Więc są to potężne kwoty rzędu 100 milionów złotych, więc z czego realne dofinansowanie może wynosić 70 milionów złotych, bo to jest 70%. Lepszego takiego dofinansowania nie ma w Polsce i w przyszłości niestety przez jakiś czas nie będzie. Więc teraz jest ta ostatnia szansa i jednym z elementów tej całej układanki, o której tu Państwu mówiłem również na posiedzeniach komisji, nie chciałbym się tutaj powtarzać, jest podjęcie uchwały w sprawie porozumienia z gminą, gdzie Lubin będzie występował jako beneficjent. To nieważne, to tam nie ma znaczenia, bo w tej chwili to przygotowuję, ale żeby złożyć wniosek, jak również o utworzeniu spółki, która kiedyś w przyszłości będzie obsługiwała tą całą aglomerację i inne części, mówiąc tutaj części na przykład Krzczonowa, Tokarni, które nie należą będzie dzisiaj do aglomeracji, a chcą również posyłać ścieki do rozbudowywanej oczyszczalni w Cimiu i budowanej w przyszłości oczyszczalni w Stróży, gdzie jesteśmy właścicielami działki między innymi tam w 1/3. To ja tyle, tutaj ten mówię, szczegółowo omawialiśmy na posiedzeniach komisji. Dobrym jest to niezbędne, aby zdążyć, złożyć wniosek i poprosić również pana posła, aby nam pomógł w zrealizowaniu pozytywnych zmian. Otwieram dyskusję. Jeśli można jedno pytanie, bo zapomniałem zapytać na komisji. Panie wójcie, jeżeli oczywiście pozyskamy te środki, nie rozumiem, czy ma sens rozbudowa oczyszczalni ścieków w Cimiu, jeżeli będzie budowana nowa budowa oczyszczalnia w Stróży? Jaki to ma sens ekonomiczny? Ma to sens, ze względu na to, że w międzyczasie to proces jest na 5 lat.
więc nie będzie naraz wybudowana duża oczyszczalnia w Stróży, która by mogła przyjmować już ścieki z Lubnia. Ta oczyszczalnia, która w tej chwili jest w Cimiu, ona w zasadzie już ma, jeżeli przyjmie nasze zaletki, będzie miała pól. W międzyczasie będzie budowa trwała, więc są takie plany, rozbudowa oczyszczalni, budowa oczyszczalni w Stróży. Dwie. W sprawie uzdrowienia tej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, jeżeli można było na przykład prosić o status tej spółki, to może będzie nowa, a żeby mieć po prostu dostęp do tego statusu. Statut jest w przygotowaniu. W przygotowaniu ten będzie przy rejestracji statut będzie dostępny. Jeśli nie ma pytań, to proszę o to. Proszę. Zgody na nabycie niezabudowanych działek położonych w obrębie Skomielna Biała. To są dwie uchwały. Proszę Państwa, chciałbym też omówić, te tematy były omawiane na posiedzeniach komisji. Chodzi o pierwszy, to jest, dotyczy wykupu dokładnie 48 metrów kwadratowych od pana Sienki przy niezbędny grunt, który jest potrzebny przy budowie chodnika od mostu w Skomielnej, na Skomielniance, od mostu, mówiąc przy tej drodze Słowiakowej do drogi 28, no, całkiem, ale to jest potrzebne. W tej chwili jest to za płotem niezbędny, uzgodniony. Tam będzie, mam nadzieję, w krótkim czasie modernizowana ta droga i również ten chodnik powstanie. To jest to, dotyczy tych 48 metrów. Uchwała jest niezbędna, aby mógł dokonać aktu notarialnego z panem Sienką. No i jeszcze to jest druga. A druga, proszę Państwa, no myślę, że mieszkańcy Skomielnej Białej już widzą, że koło szkoły powstaje piękny plac. Plac, który myślę, że zostanie też możliwie jak na krótkim czasie kiedyś zagospodarowany. Będzie się tworzyła jakaś koncepcja zagospodarowania tego placu, ale tam jest taka wyrwa. Wyrwa, mówiąc, którego właściciel wyraża zgodę na sprzedaż, żeby w miarę tak działka była kształtna. No i to jest dokładnie 2 ary 30 metrów kwadratowych. Również wyraża zgodę i też chcemy to zakupić w trybie pilnym, gdyż w tej chwili są wywożone tam materiały na ten plac. Tam jeszcze tutaj informuję, że ogródek przedszkolny ulegnie likwidacji. Chwilowo. Otwieram dyskusję. W sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubień. Proszę Państwa, na wniosek tutaj zainteresowanych stron wierzymy mieszkańców naszej gminy, którzy zamierzają w najbliższym czasie budowy w niektórych częściach naszej gminy. Wszystkie te wskazane przez zainteresowanych działki mieszczą się w studium jako w terenach budowlanych, jednak nie mieszczą się w planie przestrzennego zagospodarowania w miejscowym planie w tej chwili jako tereny budowlane. I chcący, żeby mogły budować, no, musi nastąpić miejscowa zmiana planu zagospodarowania przestrzennego. Szczegółowo ja przedstawiałem Państwu na posiedzeniach komisji te wnioski, gdzie one się znajdują. Tylko przypomnę, że to jest w Lubniu rola Jugowa, w Lubniu rola Moskwałowa, w Krzeczowie rola Cudnowa i Syskowa, w Tęczynie rola Jędrzyskowa, w Tęczynie rola Morgi, w Tęczynie rola Kudziewkowa, w Tęczynie rola Sosiowa, w Skomielnej Białej rola Biedroniowa i Maciołowa, w Skomielnej Białej rola Mierzwy, w Skomielnej Białej rola Dudowa i to by było te wszystkie, jest to 10 wniosków,
wspólny jeden, wszystko co dotyczy się mieszkalnictwa, budownictwa mieszkaniowego, nie jakichś tam usługowych czy przemysłowych. Tereny znajdują się w studium, w terenach mieszkalnictwa. Ludzie chcą się budować, trzeba im po prostu rozpocząć proces zmiany. Także wnoszę o przyjęcie tej uchwały, o przystąpienie do tego planu. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania. Proszę Państwa, ja w tej chwili tylko powiem na temat innych interpelacji niż związanych z budową Zakopianki, bo tutaj gro dotyczyło budowy Zakopianki. Później oddam głos panu sekretarzowi, który bardziej częściej uczestniczy w różnego rodzaju tu naradach, wspólnie, nieraz czasem osobno. Temat jest nam znany, temat jest cały czas poruszany i myślę, że niedługo jakby pewne rozwiązania nastąpią, ale to za chwilę. Jeżeli chodzi o te inwestycje priorytetowe, ja się zgadzam całkowicie, że jak najwięcej, żeby zostało wymienione, jak najwięcej ludzi, żeby dostało dotacje i o to będziemy walczyć. Jeżeli teraz poproszę tutaj panów sołtysów czy roznoszących, żeby jeszcze raz przypomnieli, czy taki załącznik, jeżeli ktoś nie złożył, żeby mógł jeszcze złożyć, żebyśmy ewentualnie mógł wziąć udział jeszcze w tych następnych programach, które być może, że będą. Tutaj pani Nowak to mówi, to będzie to wszystko omówione, bo te tematy są poruszane również panu Słowiakowi. Również to jest wszystko, dotyczy doradca prawny dla mieszkańców. Może być się również nasz radca prawny, jeżeli ktoś ma również tutaj codziennie, ja przypominam, że urzęduje radca prawny ze starostwa, czyli w ramach tego programu dostęp do doradcy codziennie, 4 godziny jest porada prawna. Tak, gminie. Tak. Nie każdy może z tego, ale kiedy dużo osób korzysta i dużo osób może też. To chodzi do kościoła. Jeżeli chodzi o rolę lipusową tutaj panu Śmiałkowi, no oczywiście jeżeli z Arwania Wody będziemy tam winni interweniować, żeby po prostu... Takie są sugestie, no woda potężnie wylewa się. Panu Rekuckiemu droga w Tęczynie, to również tutaj do pani Rapacz była interpelacja. Dziury są oczywiście dosyć spore. Jeżeli chodzi o chodnik, my tu na bieżąco i z generalną dyrekcją i z panem posłem, myślę, że chodniki przy DK7 rozpocznie się ich budowa na wiosnę. Tak, że będą, myślę, że jeszcze kawałek DK28, tam brakującego skamienny białek po prawej stronie. Jest też taki na to. Również, że myślę, że inne chodniki rozpocznie się ich budowa. Tak jak tu mówiłem, musimy jeszcze gdzieś dokupić kawałek gruntu. Również panu Brośniakowi, no rola butanowa to jest ta sama świetna. Myślę, że tutaj sprawę zostanie omówiona jeszcze raz, bo na komisjach wiele rzeczy już tutaj ja państwu tłumaczyłem, jak to wygląda i jak będzie, ale proszę panie sekretarzu. Szanowni Państwo, cóż, wielka budowa i wielkie problemy, jak wszyscy zauważyliśmy. Tylko tak przypomnę, że generalnie ten odcinek budowany nowej drogi S7 składa się z 3 odcinków, czyli Lubień naprawa, nazwijmy Skomielna Biała, to jest tunel, i Skomielna Biała, Rabka, Chabówka. Te 3 odcinki budowane są przez 3 różne firmy. Mało tego, te 3 różne firmy mają jeszcze po 1, 2, może i po 3 różnych podwykonawców. Stąd mnóstwo problemów. Przypomnę, ten odcinek, nazwijmy ostatni, patrząc od strony Lubnia, czyli Skomielna Biała, Rabka, buduje firma włoska Salini. I tam, jeśli chodzi o problemy, to tam tak, problemy wszystkie to, co tu było mówione, z czystością drogi i wynoszeniem błota. To było poruszane wczoraj na Radzie Budowy, w której uczestniczyłem. I o tym cały czas się mówi, my też przypominamy, natomiast no, wyegzekwowanie tego jest dosyć trudne.
To nie zmienia faktu, że naprawdę my tego pilnujemy, staramy się, kontrolujemy też, na bieżąco nawet w terenie spotykamy się z przedstawicielami tych firm i no, robimy co możemy w naszej mocy też, my za bardzo nie możemy, no bo cóż, nie możemy wiele. Jeżeli droga, załóżmy, ta Zakopianka to jest droga krajowa, w tych powiedzmy drogach, które są dojazdowe przez osiedla, mamy stosowne porozumienie, oni mogą z tego korzystać, oczywiście mają to utrzymywać w czystości, no i będziemy to egzekwować ile się tylko da. Tam jeszcze jest jeden problem na roli śmietanowej z wodą, o tym też była mowa, też o tym uczulałem. Nie wiem, znaczy tam wiem. Z informacji uzyskanych na Radzie Budowy wynika tak, że wywiesono tam studnię głębinową, jest pewien zasób wody i mogliby z tej studni zasilić ileś tam tych domów. Niestety jest problem, że jeden czy dwie osoby nie wyrażają zgody, żeby po ich terenie, prywatne osoby ze Skomielnej, żeby po ich terenie przeprowadzić podziemny wodociąg. No, no jest to dziwne, bo to naprawdę to nie jest woda dla budowniczych, dla drogowców, tylko dla mieszkańców roli śmietanowej. Inni mieszkańcy, powiedzmy jest tam ich około 18 tych współwłaścicieli, czy różnych właścicieli, 16 wyraża zgodę, żeby przeprowadzić, żeby pompować im tą wodę, dwóch nie i powiedzieli, że nie puszczą i nie ma innej możliwości, bo woda do góry nie popłynie. Nie ma jak tego przeżyć. Trzeba jeszcze tam powiedzmy, no trwają rozmowy i miejmy nadzieję, że na jakimś etapie oni ustąpią. Na razie, że tak powiem, wody nie brakuje, co nie zmienia faktu, że taka sytuacja może, no, że powiem, nie trwać długo. Oby nigdy tak się nie zdarzyło, że tej wody tam zabraknie. Ale tak mówię, cały czas o tym się mówi i tylko się pracuje, bo ta studnia już jest wydrążona i woda tam jest. I dla tych iluś gospodarstw by wystarczyła. Ja mam nadzieję, że jednak będzie szczęśliwy finał i to woda tam doprowadzi się do tych gospodarstw domowych. I w zasadzie na tym odcinku, tu gdzie pracuje Salini, no to są te dwie bolączki. Tam nawet nie było, przynajmniej myśmy nie mieli żadnych sygnałów, że jest praca w nocy i hałas. No jak to nie ma, proszę pana. Ale nie, to proszę pana, spokojnie. Oni pracują ciągiem, ja wiesz, mają jakąś robotę. Mówię, że mówimy tu o odcinku Skomielna Biała, Rabka, gdzie buduje Salini. Przejdę teraz niżej do kolejnego odcinka. To ja jeszcze uzupełnię tutaj pana sekretarza, proszę państwa, też w tej chwili tam jest rzeczywiście zawłocony chodnik. Zwróciliśmy tę uwagę do generalnej dyrekcji, bo to jest chodnik w ich gestii, żeby ten chodnik wyczyścić teraz przed zakończeniem mrozu, bo to też... No to się rozpuści wszystko, to będzie jedno włosko. Nie, oni wymuszą po prostu na wykonawcy, bo to jest ich gestia. W tym momencie chyba nie mają sprzętu, bo błoto jest usuwane z jezdni, usuwane na chodnik, no bo nie ma innej możliwości. Jest tak potężne ciągniki, że z chodnika no, nie ma jakby technicznej możliwości. No myślę, że można to spółkować do drogi, ale to jest ich problem, tam mówię, na wczorajszej naradzie szczególnie to wziąłem pod uwagę i o tym mówiłem i to powinno być w protokole, mam nadzieję, że się do tego też przyzna, ale nazwijmy to portal południowy, jest w Skomielnej Białej. Tam jeszcze zaangażowanie tych robót, znaczy jest dosyć spore, po naszej stronie jeszcze jest znacznie mniejsze. Nie wystąpiły, że tak powiem, tu problemy jeszcze może z czystością dróg, tam był też pewien problem z zaopatrzeniem, z wodą, ale przy naszym udziale, bo sam tym uczestniczyłem, udało się go zażegnać na chwilę obecną i wszyscy mieszkańcy przynajmniej do 31 marca tą wodę mają. Nawet nie jest, był problem, że brakowało wody naszym mieszkańcom, bo tak się składa, żebyście państwo wiedzieli, że to nie jest tylko problem gdyby nasz, ale i sąsiedniej gminy, że nasi mieszkańcy mieli wodę, natomiast jak gdyby zabrakło wody dla 4 gospodarstw, które są niemalże po sąsiedzku, ale są z naprawy. Tutaj no rzeczywiście wyrozumienie było, jeśli chodzi o mieszkańców Skomielnej Białej, Rogi Handlowej, wyrazili zgodę, żeby na te 4 miesiące, znaczy no 4 miesiące, to był grudzień i do końca marca przyłączyć te 4 gospodarstwa i wodę mają pitną, zasilane są z tego ich wodociągu prywatnego z Rogi Handlowej. Tutaj na chwilę obecną problemu większych nie ma, przy czym powiem tak, że to też nie jest tak, że za darmo oni tam dostali tą wodę, ci mieszkańcy nie, bo to chodziło, żeby firma, żeby uzyskała dostęp do tej wody, żeby mogła dać tym mieszkańcom. Mieszkańcy sobie zażyczyli roli handlowej, żeby im wymienić
kolejny odcinek wodociągu i poprawić drogę rolną, tam dojazdową, i na to firma przystała, firma Astaldi, przedstawiciele firmy Astaldi. Mam nadzieję, że się z tego wywiążą. No na razie oczywiście mowy być nie może o tych robotach, no bo jest, wszystko jest skute lodem, ale myślę, że tam już kwiecień, maj, i znając mieszkańców, bo dosyć dużo miałem z nimi do czynienia i przy kanalizacji, i przy wodociągu dojazdowej, to na pewno te zapisy tego porozumienia wyegzekwują i ten odcinek im tam zostanie wymieniony, jak również druga zostanie poprawiona. Największy problem... Kwestia przejazdu, przepraszam, że panu przerywam. Kwestia przejazdu przez budowę. Bo część mieszkańców ma działki rolne, leśne, już zaczyna się wiosna, no może jeszcze nie tak szybko, ale już jest. I apelują do nas, bo w jesieni jest potężny problem przedostania się. Ja to już, ja sobie to zapisałem i właśnie w najbliższym tygodniu myślę, że spotkamy się z inżynierem rezydentem każdego tego, a czy no tych dwóch odcinków, i tu tego lubieńskiego nazwijmy, i ze Skomiennej Białej, i poprosimy, żeby przedstawili nam sieć przejazdów do pól i lasów. Ja wiem, że tych rolników jest coraz mniej, niemniej jednak jest jeszcze część rolników, którzy uprawiają pola za drogą, nazwijmy to, czy to dojeżdżają do lasu za drogę, tak jak w przypadku Lublina, no i muszą ten dojazd mieć. Znaczy teraz, panie Krzysztofie, duże szkody wywołała ten opad śniegu z 6 października, no i część zostawiła sobie te prace, żeby to posprzątać na wiosnę, no i na pewno przynajmniej ci, co mają tam tematy leśne, na pewno będą chcieli skorzystać z tych dróg. Bo w kierunku Skawy tutaj, to na całym odcinku Skomiennej jest praktycznie... Jest to ustalone, że w przyszłym tygodniu taki przedstawi firma Selini, bo to tu mówimy... Tak, bo chodzi o to, żeby był kontakt telefoniczny, kiedy wolno, bo rozumiemy to, że na przykład włożą beton ciągiem, to nie wolno im tam błąkać się traktorami, żeby nie doszło do jakiegoś zdarzenia. Ale lepiej, żeby nie, ale nie ma też takich, nie ma nigdzie zapisane, ani myśmy też nie udostępnili, nigdzie takich zapisów nie ma, że kiedy załóżmy oni betonują, że rolnik nie może przejechać ciągnikiem. Nie, żebyśmy byli, no jasno, nie ma takiej możliwości. Oni nie wpuszczają tam. Nie wpuszczają na teren. Tak, nie wpuszczają pojazdów na teren. No to my musimy z nimi porozmawiać. Bo to jest taka sprawa, że znaczy, rozumiemy ten priorytet czasami. Wszystko, jeżeli oni wyznaczą miejsca, bo może być też tak, że jeżeli wiecie do tej pory, przykładowo, no nie wiem, strzelam tam rola, Srokowa, Śmietanowa, Hanzlowa, każdy miał przejazd do tego lasu i do pól. Teraz może być tak rzeczywiście, że będzie na przykład tylko jeden. I trzeba drogą potem technologiczną jechać. Tak, potem drogą technologiczną, którą oni muszą przygotować. Także to była jasna sprawa. Że drogi technologiczne istnieją, tylko chodzi o to, żeby można było wjechać na nią, bo tam są ochroniarze, żeby nie było tak, że ochroniarze zganiają gościa, który sobie jedzie do lasu. No to my tutaj zainterweniujemy też. Też jest tak ustalone firmą Selini, że oczywiście tak, tylko trzeba zgłosić, że ja będę potrzebował jutro, nazywam się Szczepaniec, dostanę jednorazową przepustkę. Jak będzie udostępniony numer telefonu dla mieszkańców, to nie zostało w jesieni wykonane. I dlatego to interweniujemy w tej sprawie. Przede wszystkim jest problem w nazewnictwie internetowym. Nie, ale wie pan, jak ktoś jest na przykład sobie tylko jego hobby jest rolnictwo, to on tam internetem, to koń mu to nie obsługuje. Ja rozumiem tylko, że tak będzie, gdzie dać te dane? Na tablicy ogłoszeń, no nie możemy dać takich danych. Nie, ale telefonu. Tym bardziej, że praktycznie inżynier rezydent jest z Skomiennej Białej na miejscu, można do niego zawsze podejść. Chcieliśmy doprowadzić do spotkania, żeby przedstawiciele każdego osiedla roli spotkali się właśnie z inżynierem kontraktu, bo jest też pewien problem. Mieszkańcy Skomiennej, jak i my wszyscy, operujemy rolami. Srokowa, Śmietanowa. A inżynierowie, obiekt numer 29, numer 30. I teraz przyjeżdża rolnik i mówi, że on chce tam na roli Srokowej, a on mówi, że to jest 30 czy 29. I jest problem komunikacji. I tutaj pan marszałek miał nanieść na ich mapy nasze role, żeby to było po prostu jakby wspólne, i to też musi być uzgodnione, bo ciężko wymagać, żeby mieszkańcy Skomiennej uczyli się numerów obiektów inwestycyjnych po prostu. A ja mam taką prośbę, czyli byłoby możliwe na przykład, ja z racji funkcji, na przykład nasz sołtys, bo te problemy wszystkie się powielają, jak jeszcze może i ważniejsze, nie tylko umycie chodnika i drogi w Krzeczowie, czy na przykład sporadycznie, co jakiś czas być na takim spotkaniu roboczym z tymi kierownikami, bo te informacje trafiają do nas, my przekazujemy dalej i one po prostu giną czasem. Zaraz o tym mówię. Czyli doszliśmy już teraz do Lublina, tu jest najgorętsza sprawa, najtrudniejsza sprawa, a z tego względu, że akurat tutaj była zakończona budowa poprzedniego odcinka trasy S7,
tak szumnie nazwanego wyjścia Lubnia. I tutaj znowu jest przeprawa nad Starą Zakopianką, czyli nad DK7, nad Lubieńką. Wchodzimy między dwa osiedla mieszkaniowe, czyli rola Druzgałowa i rola Piętkowa. No i tutaj jest bezpośrednie sąsiedztwo. Proszę mówić obiekt numer 4. Tak, to powiem, tak jest, jeśli chodzi o nomenklaturę ich, to jest obiekt numer 4, czyli ten most, wiadukt, który będzie pierwszy nad tą drogą, a później już ta wiadomo daje tam polami poza Smugawę aż do Krzeczowa. No i tutaj mamy najwięcej problemów, począwszy, jeżeli już mówimy o wspólnych problemach takich typu hałas, wibracje i przenoszenie drgań. Rzeczywiście rozpoczęto tam pracę urabiania gruntu, urabiania skał metodą strzałową, czyli strzelali. Twierdzą, tak wczoraj się tłumaczyli, że wszystko według nich odbyło się zgodnie z prawem, zgodnie z przepisami i nawet nie przekroczyli połowy dopuszczalnych norm. Czy tak w istocie? Proszę bardzo, oczywiście. Bo akurat to jest trochę nieprawda, bo jeżeli na przykład ci mieszkańcy rozmawiali z kierownikiem, tylko oni tam zapisali nazwiska i on im ustnie powiedział, że ta skala, ja tylko mówię cyframi, 2,5 do 3, to będzie bardzo fajnie, w takich normach się będą trzymać. Jest to udokumentowane na zdjęciach, że jest 6,43, 4,71. Czyli my nie mamy na razie potwierdzenia pisemnego, że te normy mają być w tych kryteriach, bo z tym zwróciliśmy się do właśnie inżyniera rezydenta tu z osobisem. Na razie nie mamy odpowiedzi, więc też nie możemy jakby zaprzeczyć. Natomiast oni mają te dokumenty w sprawie podniesionego tego, więc nie wiadomo, czy jest teraz prawda. Proszę się na piśmie, co było. Proszę nie rozumieć mnie, że ja tutaj czytam stronę budowniczą, że było zgodnie z nami. Nie, ja wie. Relacjonuje to, co było na odprawie, czyli oni twierdzą, że wszystko było zgodnie z prawem, zgodnie z normami. Moment. Natomiast mimo wszystko prace zostały strzałowe wstrzymane. Ja też o tym mówiłem, że takie mamy tutaj, że tak powiem, głosy od ludzi, sygnały o ten, że jest to po pierwsze głośno, no pewnie jest, natomiast myślę, że już sam hałas jako taki w tym momencie przy tym strzelaniu to jest jednostkowe uderzenie, to może jest jak gdyby mniejsze. Aczkolwiek, jeżeli jest przekroczone, to nie powinien być. Natomiast gorzej jest to, że te drgania przenoszą się poprzez górotwór i mogą mieć rzeczywiście spore oddziaływanie na budynki mieszkalne. Mogą one popękać, mogą one zniszczyć. Dlatego też myślę, że to też... Są tak, dwa budynki, które są... Powinni, nawet sami mieszkańcy, więc jak tam im rozmawiacie, to powinni też jak gdyby sami w tym sensie uderzyć do tego kierownika, żeby proszę do mnie przyjechać, zrobić oględziny, zanim zaczną się prawdziwe, że tak powiem, strzelania, porobić zdjęcia, bo ja wiem jak... Tak, oczywiście, protokół, ileś tam tysiące zdjęć każdego miejsca, każdego, tak powiem, winkla, każdej ściany, żeby później była podstawa do roszczenia, jeżeli rzeczywiście na skutek ich działania, ich robót strzałowych, budynek ulegnie zniszczeniu, może nie całkowitemu, niemniej jednak popękane ściany, no to jednak to czasem może być grozić nawet zawaleniem, uszkodzeniem konstrukcji nośni. Czyli chciałem tutaj jeszcze też wtrącić, że Państwa, jeżeli ktoś nie wie, do którego kierownika, to u nas w gminie jest oddelegowany w tej chwili stricte do kontaktów z budową pan marszałek. I Krzysztof. Tak, i on ma znaleźć tego kierownika po prostu, którego właściwego. Że ja jestem Kowalski, idę do pana marszałka, ma znaleźć tego kierownika, z którym można spisać. Też, jeżeli nie da się tak. Kolejna sprawa tutaj w Lubniu, no to w szczególności tutaj w rejonie roli, tak powiedziałem, pomiędzy rolą Druzgałową a Piętkową, no tu jest w tym momencie najgorsza sytuacja. Mówię to z całą odpowiedzialnością, najgorsza sytuacja, począwszy od zanieczyszczenia i faktycznie zniszczenia odcinka drogi naszej gminnej, ale to też nie jest tak, że to zniszczyli wam, a wy co, to nie jest tak. Oni już ten odcinek wykupili i na czas budowy jest już w tym momencie rozpoczęta budowa takiego bypassu kawałek, który w tej chwili będzie w płytach i w żwirze. Po zakończeniu będzie oczywiście masa bitumiczna, czyli przywrócenie do stanu sprzed budowy. Błoto tam jest niemiłosierne i pomimo też, że 80 wczoraj też byli, no i że tak powiem, no
Robimy co możemy, natomiast no, te nasza powiedzmy tutaj też praca może za małe skutki przynosi, ale my nie mamy też przełożenia, no bo co my możemy zrobić tak naprawdę? Ja nie zawsze, nie stanę wejść, przed samochodem, mogę wejść, no proszę bardzo. Moja propozycja to jest taka i na komisji mówiłem, żeby oni zakład pracy czymś oddzielili. Dziś są tak płyty niedrogie i zrobić sobie dwa wjazdy, a nie tak jak jest tak obnażona ta budowa cała i wchodzi tam kto może. Zrobić sobie dwa wjazdy szerokie dla własnych samochodów, postawić człowieka, przejeżdżają, niech stanie ten człowiek, przeprosi naszego mieszkańca czy dziecko idące ze szkoły, żeby chwileczkę zaczekało. A tam nie ma nikogo. Dziecko idzie, człowiek jedzie, dźwig chodzi, składa się betony, składa się żeliwa, cuda nie świata. Ja nie jeżdżę tam, bo się boję, ale co będzie z dziećmi, które na tych rolach chodzą i może na nich spaść? Druga sprawa, jest wybrane okropna dziura i jest zabezpieczona folią. I w ogóle jest nieoświetlona. Dzieci się plątają tam podobno po tej budowie. Dość, że jest dziura, to jeszcze folia. To ona jak padnie tam po tej folii, na miejscu się zabije. No i to jest, później będziemy płakać nad tą tragedią. A naprawdę człowiek jest więcej wart jak ten wiadu i wszystko, kochani. Tylko trzeba wejść do nich, żeby oni wreszcie wzięli Boga w serce i jakoś to zabezpieczyli. A znaki piątek, po południu. Wracając, pozwólcie, że będę może kontynuował, ja tam przekazuję to, co jest. Rzeczywiście, myśmy kiedyś uzgadniali z nimi tam oznakowania tego miejsca, tych robót, nie było to wygnane. W poprzednim tygodniu byliśmy tam właśnie z panem wójtem, z panem marszałkiem, u pana dyrektora Pławeckiego, mówimy, panowie, tak nie może być, ma być natychmiast oznakowane, pojawi się znaki. No więc przynajmniej jeden z elementów coś tam wykonano, że te oznakowanie się pojawiło. Natomiast myślę, że problemem jest taki, że no nie ma innej możliwości. Tutaj nawet była też mowa, że ewentualnie przenieść tam kładką na drugą stronę, przejść, nie ma możliwości. Myślę, że do dwóch miesięcy całkowicie tamten odcinek starej Zakopianki może być zamknięty. No może do dwóch, nie, może do czterech, pięciu. Tam będzie jeden, tak samo jeden wielki plac budowy i w ogóle przejazd starą częścią Zakopianki, tak jak teraz przejeżdżamy tu przez Lubię starą częścią i walczamy się na Zakopiankę, tam się łączyła ze Zeską, będzie zamknięte i będzie to wszystko rozkopane. Chodnik będzie tam ten rozebrany i tam będzie jeden wielki plac budowy, będą tam budowane podpory obiektu numer 4. Ale będzie górą. Proszę? Natomiast właśnie, żeby nie było takiej sytuacji, że gdzieś nam tu puszczają ruch i tak dalej przez Lubień, bo taka też była koncepcja, że jednak jak będą tam budować, to puszczą ruch przez Lubień. Myśmy się przed tym bronili i mam nadzieję, że też dojdzie do skutku, bo jest to w fazie projektowania. Będzie zrobiony, tak teraz zjeżdżamy z dwóch pasów, na jeden wjeżdżamy na starą Zakopiankę, tylko jak gdyby w prawo jadąc tu od dołu, to my chcemy, żeby tak to było zrobione, że będziemy włączać na starą Zakopiankę tylko w lewo. Że cały ruch będzie utrzymany, nie będzie przejazdu tutaj ruchu przez Lubień, przez centrum, tylko będzie tak jak do tej pory, tylko będzie zrobiony jak gdyby pas od góry, tam pod tym brzegiem, tam gdzie jest ta figura Matki Bożej i tam będzie pod tym brzegiem i to będzie włączenie do Zakopianki, tak żeby odciążyć tutaj całe centrum, żeby tędy ruch nie szedł. I mam nadzieję, że to będzie, tak mówię, mam nadzieję, bo to jest w fazie projektowania, nie ma jeszcze wykonanego projektu, ani pozwolenia na budowę, więc ja nie wiem, co się stanie jutro czy pojutrze. Plany są takie, mam nadzieję, że one będą zrealizowane, zresztą myślę, że oni sami są tym zainteresowani, no bo jeżeli tego nie zrobią, to nie wykonają tego tutaj przyczółka obiektu numer 3. Kolejna sprawa, monitorowaliśmy też, jeśli chodzi o pracę w nocy, hałas w nocy, wibracje i drgania. No, przed wibracjami i drganiami pewnie się jakoś nie wyeliminujemy tego, dlatego że jednak muszą to pracować tam wiertnice i nie ma innej możliwości wywiercenia tych otworów pod te pale betonowe bardzo, bardzo głębokie. I tutaj, tylko że to powinno być oczywiście wykonywane w godzinach tam od 6 do 22, nie porą nocną. Jak również no, monitorujemy ich i też tutaj na tej naradzie powiedziałem, że wnosimy o to, aby zaprzestali transportu nocą. Czy to wyegzekwujemy? Praktycznie za bardzo możliwości nie ma, dlatego że jak dostaliśmy też zapisy kontraktu, to w kontrakcie napisane jest tak, że zaleca się, aby
jest to uwzględnione także z ochroną środowiska i nie tylko, i na policji, no i gdzie tylko takie projekty się uzgadnia, że zaleca się, aby praca odbywała się w godzinach od 6 do 22, niemniej jednak dopuszcza się pracę przez całą dobę. Jest tych problem z PAR, no bo no my nie zabronimy tego. Tak mówię, my możemy tutaj czynić pewne działania. Znaczy, inaczej nie robią. I spowiadam się, że na prawie tam nie robią nocami. I na pewne białe już nie robią. Tak, na pewno nie robią. Ale to tak wciąż ja jestem w środku wielkiej budowy. Jestem w środku wielkiej budowy. To tam nie idzie żyć, mieszkać i tak dalej. I tak łamią, wszystko tak łamią. Czujniki powiedzieli, że były u mnie w domu. Zaniżeli, nie było czujników w ogóle w domu. Po drugie, zdjęcia to przed robotami. Wszystkie pokoje, wszystkie na chłodno, żadnych tym nie ma. A oni powiedzieli, że ja kłamię, że żadnych podań do generalnej drogi nie pisałem, a ja mam 10, przyniosłem 10 pism. I że proszę, proszę, proszę. Nie ma szans, nie ma szans. Teraz napisałem już 5 listów. Nie odpisali na żadne listy, nie odpisali. Po drugie, to jest w środku budowy, wielki jestem. Tam nie idzie żyć. A to jest ciekawe, kierownicy są dyrektorzy, to samochody tak pięknie jadą po cichutku, a później w nocy, dawaj, to asfalt dni. 6 metrów, panowie państwo, 6 metrów od oknia do ściany, jadą tyle samochodów. Kierownik kiedyś była telewizja z Myślenicka, powiedzieli, tak stąd z Lumia do Gdańska, 4 razy, tyle samochodów było po kolei, tyle koło mojego domu jeździ samochodów, to jest ludzkie? Ja mam żyć? Proszę mi powiedzieć, czy to jest chore, ja jestem wykończony. Jestem wykończony psychicznie i zdrowotnie, żeby tak kłamać, że dom jest, to pan nie popękane. Czujniki miał pan w domu. Jakie czujniki? Kłamstwo. Nie w moim domu, bo w innym domu to było. A pismy tyle napisałem do generalnej dyrekcji o wykup. A ktoś mi wmawia, że my w ogóle nie pisali. Jak? To ja mam ten papier, mam pokazać? No ale tyle samochodów, 6 metrów państwa zrobili drogę od okien do ścian. To jest chore na litość boską. I w środku budowy, jestem w wielkiej budowie w środku. Panu tutaj jak pan Franiak, bo również pewno nie dostaje odpowiedzi, ale my również tu... I czy się gmina, przepraszam, czy gmina pisała coś do dyrekcji? Ostatnie pismo, z 5 stycznia. Urząd Gminy Lubię prosi o interwencję, wszczęcie działań nadzorczych i wdrożenie środków zaradczych dla zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańców gminy Lubię sąsiadujących bezpośrednio z budową nowego odcinka drogi ekspresowej S7 Lubię-Rabka-Zdrój. Przychylamy się także do próśb mieszkańców gminy Lubię, którzy zwracają uwagę na konieczność wykupu ich nieruchomości na skutek utraty przez niedotychczasowej funkcji mieszkalnej. Przeprowadzona przez pracowników Urzędu Gminy Lubię kontrola warunków bezpieczeństwa mieszkaniowego potwierdziła, że wewnątrz budynków sąsiadujących z pracami budowlanymi, do których pracownicy Generalnej Dyrekcji nie wchodzili, zachodzą wibracje o takiej częstotliwości, która wyklucza stałe zamieszkiwanie tam ludzi. Domy są popękane, a w godzinach od 7 do 22 panuje w nich ciągły hałas, drgania, poruszają szklankami, talerzami i meblami. Wspominają sytuację dotyczącą następujących lokacji itd. Nie otrzymaliśmy żadnej odpowiedzi.